razu mówię, że będzie trudniej, bo są DLC-ki. No. To będzie się nauczyć trochę nowych rzeczy. Znaczy wy. Ja to się uczyłem nowych rzeczy, jak kurwa grałem na tym zwyczajnym. No, no ja tak samo. Z tymi jakimiś trainami, ale 8 godzin w pracy myślałem o taktykach wojskowych, więc... A co, na Rosję bierzesz? No, łatwo? No a co mam wziąć? Francję? Ale mnie dojedzie. A ty, co ty? Weź sobie coś innego niż Bułgarię, no bez jaj. Z Bułgarię? Co ty, kurwa, głupi? No, nie no, nudno będziesz miał przez 4 godziny będziesz... Ogólnie to... jak tam u góry, Kasper, po lewej naciśniesz, ciekawe państwa. Wszystkie państwa, które są tam wymienione... Są ciekawe. Mają... wymienione, mają lepsze drzewka, nie są stokowe, że tak. Mm-hmm. W sumie tobie jako, co bym ci mógł tu polecić, that's perk, co ja bym ci mógł tu polecić? Albania, nie no, król Albanii, nie? Kacper, król Albanii. Na pewno nie Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone są trudne, znaczy trudne, są nudne w chuj, bo kurwa nie zaatakować nie idzie. Wielka Brytania też jest trudna, bo tu trzeba marynarkę ogarniać. Kurwa, nie wiem, w sumie. No to że... Tu rasami możesz zagrać jak chcesz. O, nawet wcześniej kliknąłem. No i niech będzie. Bo turasy też mają drzewko. No, turasy też mają drzewko, oni tam mogą coś zrobić. Poza tym są połączeni tam, wiesz, tutaj mają Rosję, tu mają ten. Dobra, ja jestem gotowy. Historyczne cele są wyłączone. Ale będzie jechany. Jazda z kurwami. Aha, i no tu od razu wam mówię, że tu uzasadnianie celi wojennych jest zdecydowanie trudniejsze. Tak, tak, no. I dobrze, bo tam to już taki Saigon był, że ja Także polecam każdemu, żebyście sobie od razu na drzewko zobaczyli i na co chcecie iść. Ja nawet nie widziałem drzewka tureckiego. Brytyjskiego też nigdy nie grałem, bo strasznie nudne, kurwa, to jest. No. Jak grałem z kolegą, to zazwyczaj Meksykiem grałem, albo Brazylią. Meksyk to fajny, kurwa. Pierdasz, to moja państewka tam. Na nią kiedyś też graliśmy i Szwecją, to było. Aha. No właśnie. Nie, bo takie małe nie widać. No. Ja to też sobie, ja w sumie wiem, co będę Polską robił, więc zobaczę na tureckie. O kurwa, ale bydle. Zresztą Kazimierz, masz na razie fajnie, bo nie musisz wybierać od razu. Nie wiesz, masz praktycznie na zdrowie, praktycznie idziesz chociaż nie, bo tutaj dzieli już. Tak Kazimierz spojrzę, tylko zobaczę, co możesz iść. Ty, ja nie mogę zarządzać, a mogę puścić czat. No na razie nie ma sensu puszczać, bo i tak każdy jeszcze patrzy na to. Cholera. Na jeszcze nie. Jest jakaś agencja wywiadu, nie? Kto szlak jeszcze musieli dopieprzyć. No. Nie korzysta. To może nieźle pomóc, powiem. Ogólnie ja sobie widzę, że jak polecisz na prawo, na etatyzm, też nie, na integrację na banku też są możliwości. Czau. Zawsze najpierw idę w ekonomię, tutaj budowa, na prawo produkcja. Kasper to jest komunizm, powiem. Kiedyś na prawo to są kamuchy, a na no prawo komuchy, lewo to tak bardziej... Lewo są bez powiązań i też demokracja bardziej jest na lewo. O, nieźle masz tu, masz. Bo widzisz, bo tutaj niektóre się, Kasper, wykluczają cele, no nie? No. To też musisz na to zwrócić uwagę, co te drugie twoje małe drzewko. Aha, to samoloty i siły zbrojne. Nie, no po prostu patrzy tak mniej więcej, no co chcesz iść. Dobra, bo ja wiem. Puść. Raz, na razie trzy. Zyby. Dobra, 8 godzin myślałem w pracy nad tym, już patrzę w notatki. Notatki, kurde. No bo mam pracę, gdzie jakby umysł mam wolny, dlatego myślałem, jak to produkcję zorganizować. Dobra, jeden tak pociąg. Znaczy, ty brytolami? Brytolami, no. A ja nie wiem, w co iść, no to pójdę w ekonomię. Nad wielką strategią muszę się zastanowić. Jak to było? Kurde, Brytole tyle produkt nie robi. Król Jerzy V nie żyje. Niech spoczywa w skoju. Mój wiek, kto to w ogóle było? No. Co te notatki tu mówią? Auta jako pierwszego. Co? A czym ty grasz? Polską. A to się dogada. Być może. Znaczy już nie Polską. Królestwem Polskim. O kurde. Koroną to. Właśnie kurwa. Możecie mi lizać buty, ja jestem monarchą. Regencja sejmiku, kurde. Zagrożenie strajkiem chłopów. Spokojnie, u mnie się to nie stanie. Na pewno konwojem, myk. O, już na drenie. Jakie on ma plany? Co? Kamil, jakie masz plany? Chociaż nie wiem, czy to dobre pytanie, bo pytanie, czy ty wiesz, jakie ty masz plany w ogóle. Ty wiesz, co robisz.
A to do mnie pytanie, czy do Kaspra? Nie, do Kaspra, czy on w ogóle wie, co robi? Bo jest ci, bo zapadła cisza, nie wiedziałem, czy on, czy ja. Się jeszcze zastanawiam. Nie, nie wiem, nie. O, Kasper, o, co ty tam planujesz? Ja coś planuję? Na wakacje, na wakacje do Bułgarii chcesz się wybrać? Kurde, zespół badawczy, to by mi się dało. Kurde, no nie wiem, co ja chcę robić. A mógłbyś mi streścić politykę zagraniczną Polski w pigułce? Plany? A że ja, moje plany? Tak. A, no mamy teraz spotkanie oficjalne, zapraszam tutaj do mojego biura w Londynie. Wiesz, powiem ci tyle, twoja dupa nie jest zagrożona. O, na razie. Ale... Ej, wiesz, to będzie, to ja jeszcze nie wiem, zależy od tych dwóch debili pomiędzy mną, znaczy z jednej i z drugiej strony, nie? No właśnie. Od tych dwóch debili to zależy. No właśnie. Ale nie zamierzam być ani komunistą, ani faszystą. Aha, o, i to już jest pewien... Także zamierzam się bawić z tymi debilami dwoma. Demokratą też nie zamierzasz być, tak? Nie zamierzam. Zostanę bez powiązań. Ciekawi, co tam turasy no właśnie, kręcą. Mnie też ciekawi. Ja chyba wiem, co... No chciałem to właśnie powiedzieć, tym podmiotom. Dobra, kurde, Wielka Brytania teraz będzie trzeba ogarnąć cały syf tych kolonii. Rozrzucane wszędzie oddziały, pan surowców, no. Coś, wiecie, tych DLC-ków to się pytaj. Wszystko jest na razie, super. Super! No, w badaniach w czołgu, czołgi się zmieniły. Tam trzeba je składać teraz tak naprawdę. Samo w marynarce. O kurde, w marynarce. No bo Mendegans. A miałem już ten Mendegans. Kiedyś na piracie. Kurczę, to jest burdel w tej marynarce po całym świecie. I dlatego mnie wybrali. Teraz, jak się zbuduje agencję wywiadu i zatrudni agenta, to można ruch oporu też minimalizować. Daje. Ogólnie agencja wywiadu jest dobra, bo na przykład łamiesz szyfr innego kraju. I jak ich atakujesz, to jakby aktywujesz to i na 30 dni masz tam bonusy do atakowania tego kraju. Że ta agencja jest dość przydatna. Jeszcze taki skrót ogarnąłem w pracy, że klikając Shift K, trenują tylko oddziały, które nie są już wytrenowane. Taka pro tip dla was, od tutaj pro playera, nie? No ja zrobiłem i tak zawsze, że wypełniałem jedną armię po prostu żółtodziobami. O, ale porozwalane wojska po całym świecie. O kurde. Teraz jak generałów zatrudnia i się nimi walczy i walczą, to można im te kile po... Na nich najedzie, to u góry się już wybierze jakiegoś, to u góry zacyp. Ale to trzeba punkty u nich walczyć. A tak, no tak, to też na piracie było, no. Skille można im dawać. Was is das, mawiają Anglicy. W Chinach nawet mam. Hong Kong. Wow, Malaje, ale zasobów niesamowite. Tylko Malaje jak utrzymam, to właściwie nie muszę mieć nic innego. Jest tyle zasobów. 575 gumy. Dużo gumy? To. Tylko to będę bronił na całym świecie, resztę mi niepotrzebne. Per. Ratyfikuję 6 strzał! Przedeś. Grazie, bang! Piechota z wielbłądami. Taka sprawa i jeszcze ciężej, jeszcze więcej pierdół. Oho, ja się trochę uczy. No. Ja mam 16 godzin, jeszcze nie do końca wszystko ogarniam. Ile masz godzin? 116? 115. Ja grałem na piracie z 500 godzin, ale niewiele się nauczyłem. Wysłałem Kasprowi ten poradnik odnośnie linii frontu, właśnie jak byłem w pracy. Co tam wpierdalasz? Nic. Coś nie wiem. Też ci tak przerywa auta? No. No strasznie. Co? Przerywa ci wypowiedzi strasznie. Waszą dupę przerywanie. Nie żebyśmy chcieli je słyszeć, ale jak już coś ważnego byś mówił. No już nie będzie przerywać. Dałem się, Kacper, co wpierdalasz? Batona. Batona. Co tam się dzieje? Popatrz. No. Tu są decyzje jakieś, nie? I co o co tu chodzi? O kurwa. Te działania polityczne zamknij, bo to są te, co każdy kraj ma. Propagandowe? Otwórz? Wyżej. No. Aha, dobra. Zarządzanie państwem Kurdów tutaj? No wyżej cały czas, no. Powstańcy. Aha, a daj państwem fundamentalistycznym?
A do góry daj? Co to są te u góry te wybory? Ustawa, 6 głównych zasad państwa, które znalazły nasze...